Trener gości Witalii Nat, panie trenerze, gratulacje za zwycięstwo i tak obiektywnie rzecz biorąc, zwycięstwo zasłużone, byliście lepszą drużyną dzisiaj w Tarnowie. No, po końcowym wyniku tak, no, można powiedzieć, że przez cały mecz my prowadziliśmy, tam chyba raz albo dwa było, że doprowadzili do remisu, był remis, ale później znowu pierwszą połowę skoczyliśmy na dwa, ale jeszcze w pierwszej połowie, kiedy prowadziliśmy 10 do 5, i zawsze to do swoich chłopaków mówię, że chłopaki musimy po prostu konsekwentnie dalej grać w ataku i podwajać tą przewagę z 6, 7, 8 niech będzie, żeby odbić ochotę u przeciwnika grać. A my to już nie pierwszy raz, kiedy wyciągamy rękę i podajemy. I zespół Tarnowa to wykorzystał, doprowadził do remisu, ale udało się odskoczyć na dwie bramki w pierwszej połowie. W drugiej zaczęliśmy i znowu nie rzuciliśmy trzech pod rząd sytuacji stuprocentowych. Dobrze zagrał bramkarz Unii, ale później to już bramka za bramkę i to nas jakby nam to pasowało i później odskoczyli tam my na 4-5 i już dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Pamiętam, że w dotychczasowych meczach przegraliście z tą wielką trójką naszej ligi. Kielce, Płock, Zabrze, natomiast dosyć pewnie wygrywacie mecze z pozostałymi drużynami. Czy Chrobry jest skazany na to czwarte miejsce na koniec rozgrywek? Tak troszkę przewrotnie zapytam, prowokująco. Prowokujące, tak. Po pierwsze liga długa, to dopiero ósma kolejka. Jeszcze dużo grania przed nami. Po drugie są play-offy. I oczywiście, że tak jak pan powiedział, przegraliśmy z tymi trzema zespołami medalistami. Chociaż ten mecz z Zabrzem szkoda, bo słabo my zagraliśmy, przede wszystkim my słabo zagraliśmy, bo no słabo, po prostu słabo. Ale z resztą zespołem to musimy te punkty, bo jest w naszym zasięgu, musimy te punkty zbierać, żeby później być w lepszej pozycji wyjściowej przed play-offami, bo nie każdy wie, że nie oszukujmy się, siódme, ósme miejsce to już koniec zabawy. Koniec zabawy, tak. A 3-6 to tam już, a play-offy rządzą swoimi prawami i tam już każdy z każdym może wygrać, i, bo sezon długi, oprócz tego jeszcze dochodzą puchary, także jak będzie na koniec sezonu, miejmy nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli, ale mówię, nie zabiegamy tak za daleko, jeszcze długa droga przed nami. To powodzenia i w Superlice, i w Pucharach. Dziękuję bardzo, też życzę powodzenia zespołowi z Unii, bardzo dobry zespół. Oglądaliśmy, jak zagrali z Lubinem i naprawdę super zagrali i widzieliśmy, że tu jest zawsze ciężki teren, zawsze ciężko się gra i dzisiaj to udowodnili tak samo. Oprócz tego, że ja myślę, że w tamtym sezonie skład był o wiele